Podaj mi 3 zalety bycia słabym. Odpuść, bo nie istnieją. Siła zaś uczy nas dyscypliny, pokonywania strachu i panowania nad sobą. Buduje charakter, który definiuje nasz kraj. Kraj, który nas wychował. Nigdy nie zapominaj, skąd jesteś. Cześć, wyklecie, ekipa WK z tej strony. Czekamy na Boxdela. Miał do nas przyjechać tutaj do biura. Nie możemy się doczekać, ale i tak planowaliśmy zasadzkę i go siłą na ławę przekabacić, bo był u nas 3-4 razy i nie chciał podejmować się próby. Także jedziemy od razu na siłownię, nie będziemy tutaj na niego czekać i od razu tam zostawimy zasadzkę. Uwaga, lecimy. Uwaga, dzwonię teraz na żywo do Boxdela, że jednak spotykamy się na siłowni. Coś powiem, że Robur musi trenować. Teraz tam mamy biuro. Zapomnieliśmy powiedzieć. Siema, właśnie, a możemy się spotkać na siłce od razu, bo już w sumie jest, wiesz, później i Robur będzie ćwiczył. Powoli. Ale by miał być o 4:00, czekamy na niego już pół godziny. Jeżeli nie zrobi ławy, to mój serdeczny przyjaciel Robert pomoże mi go włożyć na ławkę. A dziś w konkursie do wygrania jest bomba. Wystarczy zostawić łapę w górę, subskrypcję i w komentarzu napiszcie, czemu chcecie bombę. Wyniki na Instagramie WK Sklep jutro o 21:00. Troszeczkę modyfikujemy nasz plan. Widzicie, Robur z Rafałem już rozstawili światła, żeby jeszcze większą presję nałożyć na Boxdela, żeby się nie wyłamał. Ponadto zamknęliśmy drzwi od siłki. Słyszymy, że Boxdel chce wejść. Wołamy Rafała, który jest za kamerą. Chłopaki tu, dwóch tu, dwóch tu. Ja powiedzmy otwieram drzwi. Boxdel wchodzi i tylko jak się otworzą drzwi. Cześć, wykleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj Boxdel wpada na ławę i zobaczymy, czy będzie lepszy niż Wojtek Gola. O, jest już wszystko. Stanowisko do suplementacji. Może obrazu ktoś z miarką stoi i moduje do wieczerzy, co? Dasz radę wydrukować i przywieźć, no? No, super by było, bo my nie możemy, bo zaraz Boxdel wbija, no. Saker. No ustawmy się szybko tu. Tu się, usta do kamery, kur... Kto tam? Cześć, wygrycie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj na ławie gościmy jednego z włodarzy Fame MMA, Boxdela. Siemanko, Boxdel. Fajnie, że wpadłeś do nas na próbę, tym bardziej, że Wojtek Gola wpadł do nas niespodziewanie, nie był w szczycie swojej formy i tak spróbował. Także wielki szacunek za odwagę. Wielki szacunek za odwagę. Już mamy dla ciebie miarkę bomby i lecimy. Ale ja... Proszę bardzo. No nie, no lecimy, proszę. Wojtek Gola bez przygotowania przyszedł. Na, chudł Wojtek teraz i przyszedł. Podejdźmy do tabeli. Odważył się przyjechać bez przygotowania, w trakcie przygotowania do walki. I mimo wszystko i tak u nas podjął próbę, nie możesz zawieść. Dobra, spróbujmy, to... niech będzie. No, tak powiedział jest. Tak, powiedział Saker tak. Saker nie wierzy, nie Saker nie wierzy. Nie wierzy. Ogień! Ogień, ogień! Niech będzie, ej. Tylko jest jedna pizda, nie? Bo ja Stiflera nie przebiję dzisiaj. Nie? Oj, spokojnie. A. Ej, jebać mnie jak coś. Ale jebać tych, kto nie wierzyli. Stifler się nie w dupę. Stifler przyjechał w stopę. Zawsze możesz wrócić jak Meduza. Czekamy na niego już 2 lata. Poprawić ten wynik. Pozdrawiam Meduza jak zawsze. Nie wiem, bo tutaj jest dzieje przycuda. Czasami ktoś przyjeżdża, myśli, że jego życiówką jest 90, a wypierdala 110. Ja? No. Daj ci odwieszę ten, odwieszę ci bluzę na wieszach. Ale nie wyglądam za dobrze w tym temacie. Bardzo dobrze wygląda. Nie, dobra, zróbmy w kurce. Wygląda się włodarz, bo tak, kurce? Tak, będzie większa pewność siebie. Słuchajcie, to jest każdy milimetr tutaj, wiecie, to jest odrobinę lepsze odbicie, no. Myślę, że taktycznie. To nie ma, nie. Nie ma. To jest dobra. Ławka jest szczera, jak ma podnieść, to podniesie. Najpierw rozgrzewka na pustej sztance, żebyś się, wiesz, załapał, no, do, poznał się z ławką. Zajebiście. Solidnie wygląda, co? Buty, nogi miękkie, flądry, ale góra solidnie wygląda. Jak mostek robisz, to skracasz zakres, gdzie musisz, wiesz, dotknąć sztangę, nie? Po prostu masz wyżej też klatkę, też zależy u kogo, niektórzy mostkują tak, nie? Dwa? Wyżej klatka to jest lepiej. Nie zależy u kogo, ale generalnie tak, bo skracasz ruch. Jest, czyli miałem rację. No. Sam się przyznajesz, że jak tu jest więcej, to jest lepszy ruch. A chodzi ci o kurtkę teraz? Tak. Dobra. Że dlatego tak. Kurde, no jestem ciekawy, czy sobie poradzę, bo ja to generalnie przyszedłem tutaj nagrać parę wywiadów i bez kiduchów. Ja już byłem pewien, że tak. Było zamknięte, to zawsze jest otwarte. Przyjechał swoją plakietką. Eka.
Koryna, teraz już nie możesz wyjść. Ale jakbym się nie zgodził, to Koryna przyszłaby z tym i byłoby takie... Już nie trzeba, nie? Znaczy to jest z naszej strony spontan, bo też godzinę temu na to wpadliśmy, ale tam owca mówił, że... Co ty mówisz, że jakbyś się bokser nie zgodził, to co robisz? No to nie, no ja jestem tak. Ja jestem Michał Owczarzak, jestem ambasadorem sportowej Polski. Przyszedłem oznajmić ci, że w dniu 19 lutego o godzinie 16.30 w placówce WK Rzym jest próba wyciskania leżąc. W tym momencie, jak już poznajesz tą informację, masz dwie opcje. Pierwsza opcja to jest się stawić dobrowolnie, a druga jest taka, że z moim serdecznym przyjacielem Robertem byśmy cię siłą zanieśli, bo spotykaliśmy się już 2 czy tam 3 razy i zawsze, ale to nie tylko ty, nie? Ogólnie to każdy chce ten idealny moment i my to rozumiemy. Bo my też chcemy najlepiej zawsze dać się 100%, ale youtuberów trzeba łapać, wiesz, wy macie dużo rzeczy. Jak jakiś gatunek powiedziałeś. Tak, no wy macie, wiesz, cały czas jesteście zalatani tego, to nigdy nie dojdzie do skutku, także dobra. Zawsze możesz paść i poprawić wynik i myślę, że ludzie to też uszanują, że próbujesz, jak nie jesteś w gacie. Muszę kurde wejść na tą tablicę, gdzieś tam na tą... No chciałbym te 120 wycisnąć dzisiaj, nie? To jest taki, ten mój sufit. Ja w ogóle tak myślałem, że to będzie walka włodarzy i w ogóle ludzie w komentarzach tak pisali, zróbcie walkę włodarzy, ale tutaj Wojtek 83, nie, no, w ogóle to... 120 celujesz, to przed wczoraj wyciskałem 80, 90 na 10, więc... Więc będzie dobrze. To Wojtka na pewno przebije, jestem pewien, ale bardziej bym tak chciał trafiać w maksymalnie, nie? Z kalkulatora, one rep max. 90 na 10 oznacza 120. No i myślę, że z waszą pomocą i z waszym krzykiem dzików mogę, że tą 120 bije, nie? I co, najpierw pokonujemy kogo? Będę CMZ. Teraz nie będziesz ostatni. Legenda głosi, jeżeli tego nie wyciśniesz, to do końca życia grasz z Kubą w poprzeczkę. Okay. I on zawsze wygrywa. Oraz prowadzisz Fame MMA jako... Announcer. Nie wiem, jak to po polsku się mówi. Pewnie. Co? Widać, że pewnie, co? Fajnie, że wpadłeś w mój zdanie. Pan Pawłowski nie ma ze mną szans. Ej, obstawiamy? Już teraz? Jest silniejszy niż średnia stawki, więc możemy przesunąć granicę. 80 kilo. Ostatnio Casio tyle wycisnął. Dobra. Jest fajnie. To fajnie będzie wyglądać. Twoje robór? Nie wiem, czy się to zmieści. Przyjdziesz sobie, jak nie, to nie. Jeszcze Boxdel nie jest podklejony, co prawda. Widzicie, że to było wszystko na szybko. Natomiast na razie Boxdel plasuje się tutaj. Na równi z bonusem i z Donem Kasy. 80. Jeep Armor plus 10 kg do sztangi. Tak jest. Do rekordu. A łapa siedzi już. Dynamit. Dobra, i co obstawiacie? Ile zaraz obstawiamy. Już teraz obstawiamy? 136. Co? 121. 121. Ej, no i dlaczego powiedzieliście moja? Albo ty nasze. No to ja muszę powiedzieć 125. Plus 5 kilo za miarkę wążę. Rzućmy od razu stówę, nie? Stóweczka. Już się robi. Zawodniczo, co do grama. Masz z Polską czy bez? Grubsza. O kurwa. Jestem w ogóle totalnie nieprzygotowany do tego odcinka i zawsze myślałem, że wiecie, tak wpadnę, będzie tak śmiesznie, nie chcę, żeby stypiarsko wyszło, nie? Bo ja w ogóle serio nie jestem przygotowany totalnie, nie? Napiszcie, jakiego youtubera mam zgarnąć z nienacka. Robur, kogo ma zgarnąć do samochodu, zaparkować i będziemy zgarniać youtuberów. Ej, ale na przykład BNT i 95 kg BNT to jest na przykład kocur, nie? Przy jego masie i w ogóle to. No akurat tak i sam. No, i Samu jest najlepszy. Ty już stówę, zobacz. Tutaj mamy 100 kg. Ja myślę, że to jest taktyka. Boxdel zna swoje ciało, wie, że musi teraz zrobić stówę. Bo po 10... O, leciutko idzie. Stuba zaliczona, chodź. Ale szybko... stracić. No, ale szybko idzie ten odcinek. Patrzcie, już Boxdel stówa. Najszybszy odcinek w życiu. Trzeba zwolnić, żeby się bomba. Tu. No. Zobacz, już dorównał palisadzie. Ja wiem, że ja Stevie'ego mogę pokonać. Wszedł, wypierdolił i wyszedł, nie? Taki odcinek będzie. Jest fajnie. Już jest fajnie. Wiesz, my mamy taką ideologię, że 100 kg każdy chłopak w kwiecie wieku powinien wyjebać. Także już jesteś, wiesz, już możesz wsadzić drzewo, dom budować.
i tak dalej, nie? Napiszcie w komentarzach, ile myśleliście, że Boxler wyciśnie. Sakier jest takim dobrym duchem, który stary motywuje, wiesz. On jest takim optymistą plus 10. Wiesz, to jest bad, good cop, bad cop. On ci teraz powie, że już kurwa 102 nie pójdzie. 121 to jest max. No. A to jest taka dobra, negatywna motywacja, no, wiesz, że jest takie... Nie, ale poważnie, nie ma opcji. Też mi się tak wydaje. Wierzę więcej, ale nie wierzę. Meduzę, czyli 115. Zaatakujmy Meduzę tak, żeby zbliżyć się do jego murów, wejść do jego wieży wartowniczej i później zabijemy łucznika 116 albo 120. Tylko to jest tak, że jeżeli czujesz się na 120 plus, to raczej lepiej by było teraz zrobić 110 wstępną. I dopiero wtedy założyć 120, 115 jest trochę za blisko twojego maksa, no, jeżeli to jest rzeczywiście 120. Potem na przykład już wiesz, nawet 116 nie pójdzie. Może cię zmęczyć już. To już może być tak duży procent twojego maksa, że już cię, wiesz, wyczerpie trochę, nie? No to zróbmy naukowo podejdźmy do tego. Wydłużmy przerwy już. Wydłużmy, no. Bo lecimy jak u Freeza z vlogami, nie? To wszystko zobacz, nie? Aha. Czyli ma za duży wpływ na influencerów. 110. Mocno góra! Śmiało tak jest! Jest to jak? Jest zajebiście! Jest zapas, co? Już jest jeszcze trochę zapasu, ale... Już jest ciepło. Ale wydaje mi się, że jestem w stanie na te 125 dopiero teraz. Teraz będzie atak na maksymalnie 121 kg. Bezpiecznie, żeby... Umocnić pozycję dokładnie. I dopiero jak już to pójdzie, jakiś atak tutaj 136. Spontaniczny, nie? No, taki spontan atak, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie w ogóle gdzieś tam podbić po to. Ale jestem przekonany, że... Znaczy, nie mogę tak mówić, nie? Bo nie mogę nie wierzyć w siebie, nie? Walcząc, kurde, o tą pozycję pierwszą. To jest jednak Stifler, on dużo trenował, naprawdę, nie? Tak. No, myślimy, że on jest w formie teraz takiej, jeżeli chodzi o wyciskanie. Dobra, zróbmy to podejście pod maksa. Ale już i tak jestem dumny z siebie, nie? No, odpocznijmy jeszcze chwilę. Jesz trochę many. No. Spontan to spontan. No, spontan tak, to zaczynasz się zastanawiać, masz więcej czasu na przemyślenia, tak cię bierzemy ku ocztu. Ogień. Boxer, ostatnio ja się nawróciłem i zacząłem wierzyć w czaczyzm. To jest tak, że nie masz kilogramów, tylko masz kolory. I wtedy jest dużo łatwiej wypierdalać, bo nie ciąży ci na psychice, że ty jest ileś tam kilogramów, tylko wypierdalasz sobie... Czy no tak, no zobacz, jest mentorem tej filozofii. 121 kg to jest koncept wymyślony przed Newtonem, że tu jest 121 kg. Wyobraź sobie, że ktoś sobie wymyślił, że to waży 7 kolorów. Zobacz, jak twój mózg teraz zupełnie inaczej odbiera to, co jest tutaj. Ja właśnie 220 na mat wypierdoliłem dzięki kolorom. 121 ciąży, jest lekki stres, jak mam wybić 7 kolorów, to jest takie nagle... 7 kolorów. Dobra, zaraz kończę przerwę. One są śmieszne nawet trochę. A tak szczerze, ktoś to przeliczył, zaraz pokażę wam, bo zrobiłem screena. Okej, było tak, bo ja tam powiedziałem, Kaja miała 100 kg na sztandze i tutaj użytkownik Tomasz. 100 kg podzielić na 7 kolorów równa się 14,3, czyli tak jak 1 kg to 2,2 funta, to 14,3 kg. Jak przeliczyć kilogramy na kolory? 8,4 kolora. 8,4 kolora wypierdasz. Możemy, jeżeli chcesz, ale nie robisz do tej pory. Dobra, to robimy. Tylko ale bądź cały czas sztywny. Kiedy wziąć ręce? 3, 4. I góra mocno. O, góra mocno! Góra mocno! Weszło pytanie, czy dotknął klatki. Kurwa, nie dotknął klatki! To było, miał siłę, a nie dotknął klatki. Jeden prosty, mały błąd i... No. Możecie powiedzieć, że to jest niezaliczone, ale Boxer miał na to siłę. Kurde, wiecie co, musimy być surowi. Musimy być surowi i musimy zrobić powtórkę. Ale myślę, że to masz. Myślę, że. Spróbujemy. Że to masz. Że po prostu się gdzieś tam wiesz, zawahałeś, to jest normalne. Zawahałem się teraz bez hitu, no. A te wyniesienia owce jak? Wyniesienie jest spoko, no. Chociaż nie wiem, czy to przed wyniesieniem jest lepsze. Musisz być. To nie jest tak, że ja ci wynoszę tu i ty dopiero się włączasz, spinasz. Jak ja już trzymam ci sztangę, nie. Ty już podchodzisz do tej sztangi przed wyniesieniem, tak jakbyś chciał ją normalnie podnieść. Jesteś cały spięty, wtedy ja ci lekko pomagam, unosimy ciężar do pozycji, gdzie jest ona. W jednej pozycji jest start, ja odchodzę i ty dopiero wiesz. Ja myślę, że tak do 125 była tu szansa na wyniesienie, 130 parę raczej chyba nie, bo bardzo wolno szła pierwsza faza, nie? Drodzy widzowie, Amerykanie mają funty.
Europejczycy mają kilogramy, a my w Polsce mamy kolory. Boxdel i 8,5 kolora. Zaczynamy. Dobra, trzymaj, połącz. 3, 4. Odbij! Na pierwszy! Cofać się szmata. Poluzował się na dole całkowicie, no. Co? No. Kurwa, te nogi, nie? Musisz... Wyrwałeś chyba. Ale pizda, stary, bo teraz już się zmęczyłem. Spokojnie, spokojnie. 120 bym spróbował. 120? 120. To zmienia coś? Zmienia. Psychika, jeszcze nie przekonwertowałeś się na kolory, wiesz? Wiem. Którą boksę masz rękę silniejszą, żebyśmy połówkę zostawić na tej ręce? 120,5, chyba lewa. Ale obrócie, ale obrócie maksa. Pół kilo więcej. Bo ja mam wrażenie, że tu odbiłem w ogóle. I ono było już tak mega niskie, nie? Ja chyba tu jest optymalne dotknięcie, tak? Zależy od dolnej części kraty. Spróbuj może najpierw 115. A osobiście jak myślisz? Spoko pomysł. 115. 115? 115. Dobra. 116. Meduza. No to zróbmy 116. Myślę, że 116. Tak, żeby meduza miał motywację wrócić. To już nie jest to, z czym podchodziłem, nie? Już zaczynamy. Pamiętaj i samo za trzecim razem. Ty w ogóle łapę w górę, Rafała, jaka szybka akcja. Już jest wycięty boxer na magnesie. A Rafał, ile ty podbijasz? 120. Tam poniżej 8 kolorów. Podzielić na 14,3, 8,1 kolora. Boxdel. Chyba nie zrakuje. Dawaj, iść. Zepnij się i się skup. Dawaj, solidne, iść. Góra. Góra! Góra! Idzie, idzie, idzie. Ja pierdolę, co jest grane? Ej, skupienie. Ja wiem, co jest grane. Zatrzymanie było dłuższe. Na dole było zatrzymanie. No, wahasz się, zrobisz kiedy pauzę. Zatrzymać sztangę. No, wahasz się, kiedy zatrzymać sztangę i tracisz na tym próbę. Bo siła na to była, ewidentnie siła na to była. Zróbmy to jeszcze raz. Jeszcze raz odpocznij i pierdolimy to już. Pierdolimy to. Wiesz. Robór może pokaż. Bez zastanowienia. Mówimy Boxdelowi, że tutaj główny problem jest taki, że on nie może się zdecydować, gdzie ta sztanga ma pójść i teraz w tej próbie jak się skupi i jak zrobi pełen ruch, mówi sobie, że ma to pójść do klatki bez zawahania, to ja obstawiam, że ta 116 ma prawo pójść, nie? Pytanie, czy po tylu próbach jesteś w stanie, wiesz, jeszcze się skupić i zwarcie zrobić to. Próbujemy, klatkę, próbujemy. Ewentualnie 115, wtedy byś był na równi z meduzą. No ten kilogram już przy takim procencie ciężaru maksymalnego robi różnicę, nie? Spróbujmy te 116, wyjebiemy. No i dobra, robimy Amerykę. Bo tu jest jeden, ten mam problem, stary, że nie wiem, no coś mam, kurwa, głowa mi tak, stary, wiesz. Emocje, nie? Z emocje... jednej strony atak na rekord, tak, zapomina tak, się tak, o tych podstawach, nie? Tak, która przed już... Maksymalnie wychodzi mi z zasięgu, już kurwa utraciłem stare możliwość przebicia meduzy, stary, wiesz, robi mi się sajgon. Mind games, no, mind games. A tu no. Trzeba stary sobie powiedzieć, że jest dobrze w chuj i napierdalać, nie? A jaki jest twój rekord? No to 120, nie? 120 był twój rekord. Ja bym się skupił na pozytywach, zapomniałbym o rywalizacji, o tablicy w twoim przypadku, ale wkręciłbym sobie, że masz, jeżeli podniesiesz to, ratujesz 200 dusz. 200 żyć. Ratujesz jakąś... Jakieś tam miasteczko małe. Muzyka gladiatora, wiesz. Kurde, to jak a teraz... Jak nie podniesiesz, no giną. To... Dzieci, wszystko, nie? Dzieci, płody, wszystko ginie. To przecież ludzie mnie zlinczują. Właśnie umarła wioska. Kręć to sobie, no, że na szali są życia. Chyba osłabniesz, nie? A oni ciebie jak w Spider-Manie Ramiego z 2002 zaczną cię wynosić, jak w tym tramwaju, wiesz. No. Będziesz bohaterem, jak to zrobisz. O, widzisz, Boxdel, patrz, jaka mała dziewczynka. Zobacz, ile życia przed nią jeszcze. Ile może osiągnąć rzeczy w życiu, nie? Wiem, stary. Wszystko zależy od ciebie, czy ona będzie mogła wykorzystać. Wszystko zależy tylko od poprawnej techniki. O, ta starsza pani pewnie by chciała zdążyć do domu. Z wnukami obejrzeć na wspólnej, nie? Ciekawe, nie? To wszystko zależy od ciebie. O, dzień dobry! Pani Renata obok mnie mieszka. Przemiła babka. Wolontaryjnie chodzi do domu seniorów. I pomaga. Przynosi artykuły spożywcze i tak dalej. No szkoda by było, jakby dzisiaj nie dała rady. Jebać te kolory, kilogramy. To jest, kurwa, teraz życie. Samo życie. Skup się. Ale zostanie wypierdolona też. Petarda.
Góra! 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 Ajajaj, kurwa! Centymetr, pierdolona, no tu! Centymetr, stary! Ja już miałem! No, już chciałem! Już miałem ją, stary, co jest grane? Kurwa! Aż się wkurwiłem. Aż się wkurwiłem. Jakby drugie życie. Kurwa, ale czemu mi ten zabrakło tego... Już miałem ją tak, że stary, już było to takie, wiesz... Kilogram. Ty, to była taka próba, że te życia nie są stracone. Ogólnie one... Jeszcze one wiszą. Gdzieś jeszcze tam, wiesz... Gdzieś tam są, kurwa, wszyscy. W przełęczy czekają, nie? Yeah. Czekają, aż ty ją ratujesz. Samo jeszcze raz myślisz? Ej, dobra, może mi połówki. Ja za kilo mniej. Możemy kilo mniej dać. Teraz zabrałem kilogram. Oto procedurę, kurwa. Kurwa, już jestem słaby, nie? Gdzie trzeba kliknąć? 115 na procedurę. Robór w kark musi kliknąć. Ale już jestem taki na serio osłabiony, nie? Dawaj, nie jesteś osłabiony. Nie ma osłabienia. Dzisiaj Sport Plusa na kark. Osłabienie nie istnieje. Sport Plus i lecimy. Dawaj. Już będzie słabo. Dawaj, będzie dobrze. Odbij. O, kurwa. Krzyknij, kurwa. Krzyknij, kosmaty. Odcinkach, nieważne czy masz 80, 150, 170, ważne kurwa, że lecisz do odcinek i wychodzi. To jest najlepsze uczucie. Prawa ręka po wirażu. Driftem. Powiem. Polecieliśmy driftem i udało nam się uratować wioskę. Ej, ja myślę, że zajebiście. Że tak, że nie dałeś nam za dużo i jest jeszcze otwarta przestrzeń na kolejne odcinka. No mamy 20 kilo. Sprogresować na ławie przy mojej wadze. 20 kilo to spoko. Myślę, że kwestia 3-4 metrów i takie stabilne 103,5 mogę wejść tutaj, nie? Spokojnie. Ale Stifler się zdenerwuje. Proszę bardzo. 115, nie? 115 na spontanie. No właśnie. Zaskoczenia, to też jest fajnie. 115 kg, więc taki, mam nadzieję, że nie wstyd, nie? Nie, dobry wynik. No ale zwłaszcza, że jesteś ściągnięty na wyciskanie z zaskoczenia. Z Galerii Mokotów. No. A póki co, jakbyś się chciał wpisać na Hall of Fame? Jasne. Zielony. Tak czułem. Może teraz Meduza będzie miał trochę więcej motywacji, co? Żeby przyjść. Jak ci się wydaje, Robur? Czy to coś da, czy nie? Robur myśli, że nie da. A lata minęły. Nie. Rafał. Nie. Dawaj, Robury robił się powiernie. Przyjdzie Meduza, czy nie przyjdzie teraz? Wielki Roburze. Powiedz. Jak ci się wydaje? Nie przyjdzie. Przyjdzie. Dobra, kończymy odcinek. Dziękujemy Boxdelowi. Oczywiście jego kanał jest tutaj. Ponadto standardowo, jeżeli chcecie, żebyśmy byli najsilniejszym krajem w Europie, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Warszawski Koc. I łapeczka na koniec wszyscy. Ładnie. I uśmiechy.